kochani, bardzo serdecznie. Jak pięknie nam się książka w tłów pasowała, słuchajcie. Chciałam wam... Ja myślę, że już jeżeli siedzicie w ezoteryce i w magii i w wikanizmie i w słowiańszczyźnie, to na pewno znacie tą książkę. Ale jednak chciałam pokazać, że jest i istnieje i jest wznowione wydanie, słuchajcie. Seria Sabaty. Ja tą starą serię calutką mam. Zawartość jest w zasadzie ta sama, inne wydanie. Już straszyli, że w ogóle nie będzie innego wydania Sabatów, a uważam, że jest to jeden z lepszych magicznych podręczników, gdzie nie trzeba mieć ksiąg cieni po to, żeby wiedzieć coś o Sabatach i mieć taki zbiór rytuałów, zaklęć na święto światła i przepisów. Tutaj to się zawiera, no nie wszystko, bo to nie jesteśmy w stanie każdej estetyki świątecznej wyłowić, ale zawiera się bardzo, bardzo dużo. Jest pięknie wydana, bo w porównaniu z tymi starszymi, jak gdyby, no to zmienia się estetyka książek, okładek, moda w książkach, słuchajcie, moda w książkach, ale ja jestem cała przeszczęśliwa i zadowolona, że w ogóle kolejne pokolenia, o jak to zabrzmi, no tak, stara wiedźma jestem, że kolejne pokolenia mogą sięgnąć po tą super serię. Ja tutaj dostałam do recenzji jedną książkę przy pięknej, twardej oprawie. Lekka, ten papier jest taki lekki papier, ale słuchajcie, no nie musiałam jej czytać, bo nie, że znam na pamięć, ale korzystam od lat. I słuchajcie, faktycznie tutaj ta seria Sabaty jest rewelacyjna i każdą jedną z tej serii polecam, teraz jeszcze w pięknych oprawach. Ja to tak drobne marzenie, gdyby wydawnictwo zechciało, tutaj opuszczam oczko, chętnie bym sobie na półce takie piękne postawiła, bo tamte są użytkowe, używam, a nie są takie cudne. No, moda książkowa jednak się zmienia. Pięknie wydana, twarda obwoluta. Wielkość to jest pewnie B4, dlatego chyba, żeby połówka A4, ale no jest mniejsza od A4 na pewno, więc to też, zresztą tamta seria też była troszeczkę mniejsza niż format zeszytowy. Twarda oprawa, nie ma rzeczy fancy w środku, ale nie o to chodzi, słuchajcie. To jest po prostu wszystko, co jest nam potrzebne do celebrowania Sabatu. Oczywiście my sobie potem dodajemy swoje wieści do wieści i wiadomości do wiadomości. Nawet widzę, że też podobnie jest zrobiona, że jak gdyby na rozdziałach są rysunki, potem jest sztywny tekst i to jest fajne. Dużo wiedzy, no co ja wam powiem, to jest po prostu dużo wiedzy. Wstęp do serii Sabaty pojawia się w każdym jednym podręczniku, bo ja to traktuję jak podręcznik tak naprawdę i on jest taki sam, gdzie mamy przedstawione koło roku i każda z tych serii zawiera ten kawałek identyczny. No ale potem tu mamy akurat święto Imbolc, czyli święto światła 1 lutego. To jest zawsze opis właśnie czego możemy się spodziewać. No ale jak już wiemy, że Imbolc to Imbolc. I mamy tak, stare praktyki. Zima dla starożytnych, starożytne kultury i natura. Celtowie, Rzymianie, rdzenni Amerykanie, Egipcjanie, Azjaci. To bywa zmienne w tej serii, ale generalnie odnosi się do starożytnych kultur i właśnie co w tym czasie robili w danej części świata, a to jest bardzo podobne, dlatego że te wszystkie rytuały agrarne, czyli związane z kołem roku, one generalnie, nieważne gdzie się urodziłeś, ważne, że były podobne, bo wiązały się ze siewem, ze zbiorem, z pilnowaniem tej przestrzeni konsumpcyjnej również, no ale odnosiło się do bogów i być może nazwy bogów były inne, ale tak naprawdę jakby praktyki bardzo podobne. No jak siejesz, to siejesz, jak zbierasz, to zbierasz, czas jest czas. Także tak to bywało. Te nowe praktyki, tutaj właśnie Brygida w czasach współczesnych, inne święta, to również katolickie, które ściągały, zdarzają się. Co można robić dzisiaj, czyli taka nowoczesna wiedźmowość, ceremonia palenia świec chociażby. Zaklęcia i wróżby, to jest bardzo fajne, bo my mamy na przykład czasem układy kart wzięte z tej serii. Czasem wymyślam, czasem biorę. Receptury i rękodzieło bardzo lubię, bo my znowu korzystamy często właśnie, albo wymyślam jeszcze nowe rzeczy, w sensie gdzieś tam napotkam poza tą książką, albo właśnie z przepisów korzystamy na rękodzieło typu robienie, tu będzie robienie krzyża Bridget na pewno 107, bo to jest takie najbardziej
popularne, słuchajcie, no ale mamy też wypieki. O, krzyżyk Brygidy, proszę bardzo, w rękodziele. O, od razu mamy, jak on wygląda. Co będzie potrzebne? Kadzidła Imbolc, to też w rękodziele. Robienie świec głęboko zanurzanych, tego byśmy nie robili na wizji. Zaklęć mnóstwo, my nawet z tej książki mamy, o tu laleczka Bridget, mamy jedno zaklęcie właśnie w modlitwach i wezwaniach. Są tutaj wszelkiego rodzaju zaklęcia, ja czasem je biorę jak są, czasem je zmieniam, czasem coś tam połączę, dokoptuję, używam generalnie. No i rytuały świąteczne, często są one dzielone na rytuały grupowe, rytuały jednoosobowe i tutaj tak mamy, rytuał jednoosobowy, rytuał dla par, rytuał dla grupy, także słuchajcie, podręcznik. I oczywistym jest, że w książce, w ogóle przez życie to się, tak, człowiek się całe życie uczy, a głupi umiera. W książce nie jesteśmy w stanie zawrzeć wszystkich istniejących, które istniały, istnieją, bądź istnieć będą i one się zmieniają, ale uważam, że właśnie cała ta seria Sabaty jest super dla osób nie tyle początkujących, co zajmujących się, można się zawsze odnieść, a potem na przykład już we własnych księgach cieni, jeżeli trafimy na coś nowego, związanego z danym sabatem, można dokładać. Ale dla mnie ta seria Sabaty jest typową książką podręcznikową. Stoi na półce, przychodzi ten czas, sprawdzam, bo wszystkiego nie jestem w stanie zapamiętać. Oczywiście pracuję już latami nad tą serią, ale Boże, jak ona pięknie wygląda akurat na tej niebieskiej podkładce. No zimowy Imbolc, wiadomo. Trzyma się kolorystyki i strasznie się cieszę, że wyszło to właśnie nowe wydanie całej tej serii, bo jak zapowiedzieli, że już jest koniec i w ogóle wyrywało się tą serię starą, typu, o, brakuje mi takiego sabatu gdzieś po jakichś Vinted albo innych Allegrach, to naprawdę było utrudnione, a teraz znowu macie dostępność dobrej pozycji. Dobrej pozycji. Dla mnie to jest bardzo dobra pozycja. Ja jestem też zadowolona z wydania. Zobaczcie, jak ona ślicznie będzie wyglądała na półce. A i patrzę, tego nie zauważyłam. Symbol sabatu mamy tutaj wpisany. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bo każdy sabat ma swój symbol. Ja oczywiście też wszystkich nie pamiętam. Po to mamy książki, żeby odgruzować naszą pamięć, pamiętać rzeczy ważne, a do reszty umieć sięgać. Widzę, że na pewno Ostara, Beltane, Lita, więc już są faktycznie. Także wydawnictwo kobiece poleca i ja również polecam. Tak, tak to powiem. No, myślę, że większość z nas zna tę książkę, a jeżeli nie znacie, to naprawdę z czystym sumieniem mogę polecać. Ja lubię książki podręcznikowe. No, opowieść to mogę sobie posłuchać na Allegimi, mogę sobie, nie wiem, poczytać, z biblioteki oddać. Ale coś, co jest używalne, warto mieć na półce, bo się tego po prostu używa. Buziaczkuję Was bardzo mocno i zapraszam do przejrzenia zakładki recenzje, bo generalnie staram się umieszczać dużo rzeczy i starych, i nowych. Starych to dlatego, że na przykład były lata temu umieszczane, ale staram się właśnie Wam pokazywać, żebyście mogli sobie ocenić, czy chcecie mieć po prostu, czy chcecie kupić. Czy usilnie namawiam? Usilnie nie. Ale akurat do serii Sabaty troszeczkę namawiam. Buziaczki dla Was. Pa, pa.